Cześć, witamy Was po raz kolejny w serii Dom do 35 metrów kwadratowych. Po wyświetleniach i komentarzach widzimy, że ta seria bardzo się Wam podoba, co nas niezmiernie cieszy i daje ogromnego kopa do dalszej pracy. Ostatnio wspólnie z Wami urządziliśmy antresolę, a raczej sypialnię na antresoli, tak by wykorzystać dostępne nad salonem miejsce. Dzięki kilku prostym zabiegom wygospodarowaliśmy tu miejsce do przechowywania, zamontowaliśmy barierkę ze szklanymi taflami, no i zbudowaliśmy od podstaw łóżko. To ono będzie bohaterem dzisiejszego odcinka, tym bardziej, że obiecaliśmy Wam pokazać, jak się za nie zabrać od podstaw. To też właśnie dzisiaj uczynimy, zatem klikajcie już teraz łapkę w górę i jedziemy z tematem. No dobrze kochani, z grubsza już widzieliście, jak łóżko prezentuje się w naszej sypialni, ale postarajmy się rozbić je na czynniki pierwsze. A zatem konstrukcja opierać się będzie na paletach, które zabudujemy dookoła drewnianym blatem. Środek wzmocnimy listwami i dostawimy otwieraną skrzynię służącą zarys głowy. Same tapicerowane panele dostępne są w różnych kolorach i kształtach, co pozwala fajnie dopasować je do aranżacji, którą już sobie zaplanowaliśmy. Pytaliście też ostatnio o rodzaj drewna, z którego korzystamy przy tworzeniu mebli. Jest to nic innego jak bukowy blat. Naprawdę fajny materiał do budowy różnych konstrukcji. Od parapetów, elementów schodów, po rzeczy do codziennego użytku. Wprowadza bardzo dużo ciepła do wnętrza, więc często po niego sięgamy. Przydadzą się też zawiasy, kręty, szpachla, jak i impregnat do drewna. No dobrze, wracamy z wyprawy po zakupy i bierzemy się za składanie tego wszystkiego w jedną całość. Jednym z materiałów, jak wykorzystamy do budowy podstawy, będą pobudowlane palety. Tak, te, na których niedawno co przyjechały betonowe bloczki. Teraz będą częścią naszego projektu, a i z kosztów zejdziemy nieco w dół. Słuchajcie, mimo wszystko, że wybraliśmy i tak najładniejsze palety, to musimy je poczyścić, wyszlifować i zaimpregnować. Co tu dużo mówić? Palety nie miały do tej pory łatwego życia. Pozostawione w różnych warunkach, czy to na magazynie, czy na placu budowy, zdążyły się mocno zabrudzić. W ruch idzie szczotka, szlifierka, a nawet struch, którym wyrównujemy powierzchnię desek. Spokojnie. Trzeba sprawdzać, gdzie są mocno wbite gwoździe, żeby nie zahaczyć tylko dołem, nie? Kilka ruchów w przód i tył i można zacząć szlifowanie palety papierem o niskiej gradacji. Stopniowo ją zwiększamy, co pozwoli na uzyskanie odpowiedniej gładkości bez niechcianych zadziorów. Mówiąc w skrócie, jeśli palety mają trafić do domu, muszą przejść swojego rodzaju spa. W końcu będziemy na nich spać. Słuchajcie, jest troszkę zabawy przy tych paletach, ale tak naprawdę musielibyśmy kupić materiał, wydać pieniążki, a wykorzystamy coś, co tak naprawdę trzeba byłoby zutylizować. Dokładnie. Okej, pora nasze palety zabezpieczyć impregnatem do wnętrz oczywiście. Jest to środek, który jest biobójczy, pleśniobójczy, także z czasem nie będzie, przynajmniej nie powinno nam nic wyłazić na naszym drewienku. Tego musimy je dokładnie z arczym tutaj pokryć. Na drewno trafia bezbarwny preparat, który nie tylko podkreśla jego naturalny kolor, ale także sprawi, że malowane podłoże nie dopuści do rozwijania się grzybów i pleśni. Kiedy materiał schnie, docinamy w tym czasie potrzebne elementy z blatu bukowego. Jako że palety mają 120 cm długości i 80 cm szerokości, do stworzenia podstawy wystarczą nam dwie sztuki. Poszerzymy je do 140 cm, przykręcając po bokach drewniane ławy. Wykończymy je dodatkowo od spodu listwami, tak aby zakryć nimi całą wysokość. Chyba zapomnieliśmy podłączyć odkurzacza. Na dworze każda piła może. Palety już rzucone na górę. Abi właśnie przed chwilą już dociął ostatnią dechę. I zbierzemy się za składanie podstawy. Wszystkie elementy muszą znaleźć się tam, gdzie powinny, według wcześniej ustalonego planu. Zaczynamy od obicia palet dookoła przy pomocy listew. Zanim je wkręcimy, najpierw nawiercamy dane miejsce, a potem nieco pogłębiamy frezem, dzięki czemu łebek będzie licował się z powierzchnią blatu. Ławy dodatkowo docinamy pod kątem 45 stopni, tak by po ich przymocowaniu do podstawy łączenia były estetycznie wykonane. Dzięki temu, że palety mają gęsto rozmieszczone deski, nie trzeba się martwić o to, czy starczy nam punktów do mocowania. Jest ich tyle, że wszystko po chwili jest stabilne i gotowe. Jeszcze tylko odrobina szpachli do drewna, aby ukryć drobne szczeliny oraz wkręty i można zabierać się do dalszego działania. Jak widzicie, pierwsza część łóżka jest już gotowa. Teraz Arczym zabierzemy się za zrobienie wezgłowia, ale to nie będzie taka zwykła deska, tylko będzie to wezgłowie ze skrzynią, w której będziemy mogli schować poduszki, inne szpargałki, ale spokojnie zobaczycie to w dalszej części filmu. Skrzynia to nic innego jak prostopadłościan, którego wielkość ograniczona zostanie szerokością łóżka. Od góry zamontujemy płytę na zawiasach, dzięki czemu będzie można dostać się do środka bez żadnych problemów.
piła idzie w ruch i oprócz tego, że trzeba rzecz jasna pociąć wszystkie kawałki, to dodatkowo docinamy krawędzie pod kątem 45 stopni. Elementy mam już podocinane, część z nich dosłownie znajduje się pode mną, także zabieramy się za ich skręcanie. Tutaj akurat będziemy je łączyć kątownikami po to, aby śruby, a nawet i szpachel, który by je przykrył, po prostu nie kłuł nas w oczy. No dobrze, słowo się rzekło. Przystawiamy jeden z krótszych boków do części wierzchniego blatu i skręcamy przy użyciu stalowych kątowników i wkrętów. Całość dostawiamy do czołowej płyty i łączymy kolejnym profilem. W analogiczny sposób postępujemy z drugim bokiem, dzięki czemu już po chwili można dołożyć podstawę. Jak widzicie, elementy pasują do siebie jak puzzle prostej układanki. Śmiało więc idziemy za ciosem, montując jedną z ostatnich części skrzyni. Szybka kontrola jakości i jak widać, wszystko trzyma się dobrze. Do konstrukcji naszego wezgłowia ze skrzynią pozostało tylko przymocować drzwiczki na zawiasach. No i tutaj mała uwaga, płyty są grube, dlatego też tutaj część, gdzie będą przymocowane zawiasy, ścięliśmy pod kątem 45 stopni, żeby nam się to ładnie otwierało. Natomiast przód też musi być lekko sfazowany, co widzicie, dzięki temu łatwiej nam będzie go otwierać, no bo tutaj będą jeszcze dochodziły poduszki. Dwa zawiasy idealnie połączą ten element, trzeba je tylko odpowiednio rozplanować, a potem przykręcić do konstrukcji. Aby ułatwić otwieranie pokrywy, musimy wywiercić jeszcze otwór, który pomoże w jej podnoszeniu. Krawędzie skrzyni szpachlujemy po to, by pozbyć się minimalnych przerw przy łączeniach i ujednolicić kolor. Kiedy wyschnie, w ruch idzie szlifierka mimośrodowa, mająca za zadanie wyrównać powierzchnię, a przy okazji lekko sfazować krawędzie. Podczas szykowania podstawy w skrzyni robimy jeszcze miejsce na wysuwaną listwę z gniazdkami. W razie potrzeby będzie można je nacisnąć i w nich pojawią się trzy punkty do podpięcia urządzeń elektrycznych. Tak jak mówiliśmy na początku, do wykończenia zagłówka wykorzystamy tapicerowane panele ścienne. Oczywiście nie zgadniecie, trójkąty są nawiązaniem do trójkątów na ścianie, gdyby ktoś nie zauważył. Do ich przytwierdzenia używamy kleju montażowego, ale równie dobrze sprawdzą się w tej roli paski samoprzylepnego rzepu. Element po elemencie zabudowujemy całą górną linię i można powiedzieć, że jesteśmy już na finiszu. Do pełni szczęścia potrzebne jest nam jeszcze wypełnienie środka podstawy listwami, tak aby materiał nie zapadał się w niekontrolowany sposób. Kilka cięć piłą oraz wkrętów i możemy podziwiać nasze dzieło. Skoro wszystko jest na swoim miejscu, pozostaje nam tylko zaolejować drewniane elementy, po to by wydobyć z nich naturalne piękno. Po uprzątnięciu naszego placu boju na łóżko trafia materac i pościel. Można w końcu sobie odpocząć po dniu intensywnej pracy i tak też właśnie zamierzamy spędzić resztę dnia. Jak już zdążyliście zauważyć, lubimy, kiedy elementy całego wystroju sypialni gdzieś do siebie pasują. Tak właśnie jest z drewnem, które wprowadza sporo ciepła do całego pomieszczenia. Jest tu też geometryczne nawiązanie do tego, co dzieje się na ścianie i takie smaczki właśnie dodają uroku. Tym samym dorzucamy ten egzemplarz łóżka do naszego worka własnoręcznie wykonanych mebli. Jeśli interesują Was tego typu projekty, to pamiętajcie też o serii Mieszkanie od Zera. Tam dzieliliśmy się z Wami pomysłami od tych dedykowanych do salonu, poprzez sypialnię z iście królewskimi egzemplarzami, kończąc na pokoju nastolatka, w którym dosłownie z modułów mebli Atomia powstało łóżko z wieloma miejscami do przechowywania. Zachęcamy jak zawsze do komentowania i śledzenia dalszych losów naszego niewielkiego domu. Przed nami urządzanie salonu i kuchni oraz wiele ciekawych projektów, które jeszcze na tym kanale zobaczycie. Do zobaczenia!